Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Naszym gościem jest właśnie pan dyrektor szkoły podstawowej w Pucku. Panie dyrektorze, dzisiaj wyjątkowy dzień dla społeczności miasta i dzieci w waszym środowisku. Tak, tak, to prawda. Wczoraj rozpoczęły się mikołajowanie na rynku w Pucku, a dzisiaj robimy ciąg dalszy w szkole. Zresztą po raz któryś już z kolei, to już jest tradycja w naszej szkole, żeby na Mikołaja organizować spotkania rodzinne wokół jakiegoś tematu. Czuć magię świąt. Przechodząc korytarzem widzimy wystrój nie tylko świąteczny, ale również i wypieki. Widzimy, że również rodzice bardzo mocno włączają się w to wasze święto. Tak, to prawda. My od kilku lat, tak jak mówię, robimy to razem z rodzicami. To jest praca rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i dzieci oczywiście. To jako społeczność, która jest związana ze szkołą, z miastem, robimy to co roku wspólnie. Co dziś w programie? Oj, jest tych rzeczy bardzo dużo. No przede wszystkim na scenie będą odbywały się występy naszych dzieci. Przede wszystkim muzyczne śpiewy. Na zakończenie będzie połączony chór uczniów, nauczycieli i rodziców wykonywał piosenki czy kolędy związane tematycznie z tymi świętami. Na pomieszczeniu naszej jadalni będzie odbywała się m.in. opowieść wigilijna, będą jasełka przedstawiane. Poza tym będą rozwiązania konkursów na piernik, który robiły rodziny. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo po raz pierwszy to robiliśmy i 28 rodzin wzięło udział w pieczeniu pierników, które będą oceniane i już zostały ocenione. Będą trzy główne nagrody. Dodam tu, że w ocenę włączyliśmy naszych restauratorów, piekarzy, szefa kuchni szkolnej, także fachowe jury dokonało oceny jakości, wyglądu i atrakcyjności tych pierników i nagroda będzie pod koniec tego festynu. Akurat w tym miejscu jest kawiarenka. To pomieszczenie to jest jednocześnie i kawiarenka, i sala koncertowa, łączymy to razem. To są ciasta, które upiekli rodzice, nauczyciele, tutaj odbywa się sprzedaż, ale również wyroby, ozdoby na przykład. Można kupić kartkę świąteczną, która jest wzorem naszych uczniów, bo to też był konkurs na ciekawą, najładniejszą kartkę świąteczną. I w każdym z roczników wybraliśmy po jednej kartce, gdzie główna nagroda jest wydrukowanie tych kartek w drukarni w ilości 200 egzemplarzy. I uczniowie dostaną nagrodę, jednocześnie będzie mogli już kupić sobie taką kartkę oni, rodzice, wszyscy w Pucku i wysłać ją do znajomych na przykład. Tam jest imię i nazwisko ucznia, logo szkoły. Okej, dziękujemy ślicznie. Dziękuję pięknie.